Siema. Był mały problem z nagrywaniem. Jakieś szumy były. Także ogarniemy to teraz. Ustawimy sobie odcinek na renderowanie. Odcinek renderuje tak właściwie. Myślałem nad tym zakończeniem. Zdobądźmy artefakt i zrobimy najpierw buntownikami, a potem zrobimy asasynami. Bo mamy do tego predyspozycję. A jak wygląda drogą orków? Wydaje mi się, że nawet drogą Xardasa będzie można to zrobić. Zobaczymy. Kurwa! Tego strażnika świątynnego tu nie było. Tego z kolcem. A może nawet mnie zarażą chorobą. Coś powoli nie domagamy, jeśli chodzi o nasze zapasy. No niestety. Miałem wazę zdobyć dla kolegi jednego. Nie w ten sposób. Dobrze sobie przypomniałem. To chyba był Idża. Nowy łuk, co prawda nie mamy łowcy orków, ale łowcy orków nam już nie jest potrzebny. Wystarczająco ich zabiliśmy już w tej grze. Za twarda ta mumia. Zawsze widzę takie kwadraciki czarne w tych podziemiach, jak jestem. Nie wiem, mam jakieś przewidzenia. Ale to już nie pierwszy raz. 28 mięsek. 700 wódki. W całą grę, kurwa, nie piję wódki. Miecz dwuręczny z rudy. Wow. Fajnie. Boże, przez chwilę myślałem, że to już. Łuk i misa. Nie ma maga. A, dalej. Jest mag. Pan czarodziej.
Dobra. Zjedzmy to. Zjedzmy to. I chorobę uleczmy. Ja chyba dopiero wczoraj zacząłem warant? Nie wczoraj. Albo przedwczoraj. Ale na samym warancie też nie jesteśmy długo. W bardzo krótkim okresie czasu udało nam się zdobyć reputację potrzebną. Rzekłbym, że w Nordmarze byliśmy dłużej. Zróbmy tak, bo mam 200 mikstur i użyjmy coś takiego. Okuty kostur. Zdolności łowieckie plus 10, fajnie. Korona. Tylko pradawna wiedza 250. Mamy to. Dobra. W każdym bądź razie weźmy sobie teraz... Udajmy się do Morasul. I będzie trzeba zaraz... Będę musiał zaraz zrobić save. Na tym save'ie będę wszystko opierał. Najpierw droga buntowników będzie, jeśli chodzi o zakończenie. Tak? Nie, to nie tu. Do Idży. Ja mam za mało prostej wiedzy, ja tego nie założę. Bo na szatę to aż 300 potrzebuję. Czy ja tą grę przejdę? Aby? Masz tu... Byłeś w świątyni? Naprawdę jestem pod wrażeniem. Pokaż mi tę rzecz. Nareszcie. Więc teraz jesteśmy kwitni. Dam ci małą premię, ponieważ do... rzadko spotyka się takich ludzi. Wow. Nadszedł czas dział. Dobra, więc teraz zapisujemy grę. Save jest z 7-9 dzień, 12-3. I na tym, o tym musimy pamiętać. Także zaczynamy na początek buntownikami. Odnalazłem. Wiedziałem, że ci... Teraz weź moje berło i zostań... Idź do klasztoru ognia. Czego chcesz? Inos.
Czy mogę tak normalnie, czy muszę to zakładać? Bałem się, że jednak muszę. Inosie, poznaj moją boską wolę. Czas położyć kres chaosowi i odnowić ten świat. Jam jest ogień życia. Sługa Beliara musi upaść, aby ogień porządku mógł świecić jasno i dumnie. Zabij przywódcę moich wrogów. Zabij Zubena. Wiele osiągnąłem. Lud Mirkany jest wolny. Orkowie też. Nadszedł czas, by zadecydować, jaką moc chcesz posiadać. Wziąłem prostory wiedzy. Więc musimy zabić tylko i wyłącznie Zubena. Co chyba nie będzie jakimś wielkim problemem. Dobra. Także, aby zabić Zubena, będę czegoś potrzebował. Czy mi się to po prostu uda? O, co jest? Dokonałeś się, więc twoim ostatnim... Skończmy. Mam. Teraz. Ta wybiła twoja ostatnia godzina. Czyli on wie. Czyli on wie. Ciekawe skąd. Tak właściwie. Musimy go zabić. Nie musimy odbijać miasta, musimy go zabić. Jaki ja naiwny. A ja myślałem, że serio to będzie armia strachu. Nie kurwa króliku. Zastanawiam się, co mogę zrobić. Teraz. Falę lodu bym zrobił, myślę. Co jest? O, co jest? Hej, uważaj, co robisz, dobra? Uważaj, co robisz, dobra? Mhm. Hej! Uważaj, co robisz, dobra? Hej! Uważaj, co robisz, dobra? Hej! Uważaj, co robisz, dobra? Możemy go w ten sposób zabić. My jesteśmy przyjaciółmi, także on... A potem po prostu go dobić. Uważaj, co po prostu go zabić, dobra? I wybiec stąd. Hej, uważaj, co robisz, dobra? Hej, uważaj, co robisz, dobra?
Hej, uważaj co robisz, dobra? Hej, uważaj co robisz, dobra? Hej, uważaj co robisz, dobra? Długo to robimy, nie? Mogłem piorunem w niego pierdolnąć, ale nie wiem ile jest za tam obrażeń. Hej, uważaj co robisz, dobra? Nie zabiłem go. Co robisz, dobra? Nikt nie będzie mnie bezkarnie bić! Zatrzymaj się, ty psie! Dobra, udało się. Więc tak naprawdę teraz tylko przeżyć. I stąd spierdolić. Co jest? Widzicie, tak można go zabić. Może zaliczymy nawet 3 zakończenia. Myślę, że jest to jakaś szansa, że mi się uda. Tu chyba doszło do rebelii w mieście, a ja tak naprawdę chciałem zabić tylko i wyłącznie Zubena. To nie jest zadanie o odbij Isztar. To jest zadanie pod tytułem... Zabij Zubena. To o niego chodzi, nie o asesyna. Dobra, czy mogę się udać do Robara teraz? Wydaje mi się, że tak. Czytamy potem po prostu grę i tyle. Wkroczyłeś do klasztoru jako sługa Inosa. Twój los się dokonał. No. 30 punktów. Żubę. Niewolnik Beliara padł. Przepełnia to me serce. Inos zwycięży w wojnie bogów. No dobra. Chyba już zrobiłem wszystko, więc mogę udać się do klasztoru Inosa. Nie było ciężkie to zakończenie, co? Bardzo szybko poszło. Sługa Beliara poległ. Zuben nie żyje. Bez niego rządy asasynów wkrótce się skończą. Inosie, wypełniłem twą wolę. Walczyłeś w moim imieniu i odniosłeś zwycięstwo. Pozwolę ci teraz wejrzeć w przyszłość. Dziękuję. Właśnie to chciałem usłyszeć. Oddziały królewskie i paladyni znów urosną w siłę, dumę i potęgę. Lee zostanie teraz generałem armii. Dzięki swym zdolnościom przywódczym ponownie zjednoczy rozbite grupki ludzi. Gorn pozostanie w Gotha i odbuduje stary zamek. Stanie się on azylem dla tych wszystkich, którzy przetrwali wojnę. Władza orków została obalona. Po śmierci Robara II zasiądę na jego tronie jako nowy król Myrtany. Ci, którzy przeżyli wojnę, powrócą do swoich miast i krain. Królestwo ludzi czeka długa era pokoju. Diego zostanie najbogatszym człowiekiem świata. Zawsze miał nosa do interesów. Pod osłoną murów Mora Sul stworzy wielkie imperium handlowe. Kultura koczowników zniknie z piasków pustyni. Lester znajdzie tak długo poszukiwany spoczynek w Bradze i przekształci rozpalone piaski pustyni w żyzne pola, na których będzie rosło jego bagienne ziele. W Bradze?
Angar będzie miał dość walki i poszuka spokojnego życia w izolacji wśród ruin Warantu. W górach Nordmaru życie wkrótce powróci na stare tory. Barbarzyńcy ostatecznie odzyskają ziemię swych przodków. Wśród białych gór Nordmaru zapanuje cisza. Milten pozostanie w klasztorze i nadal będzie studiować pisma pradawnych. Jako stary, siwy człowiek stanie się najmądrzejszym z mądrych i zacznie przekazywać swą ogromną wiedzę studentom. A Lares z pewnością zawsze będzie tam, gdzie można coś dostać. No cóż, to już wszystkie? To się okaże. Wiadomo tylko jedno. Wszystko będzie w porządku. Okej. Okay. Udało mi się zrobić pierwsze zakończenie. Ale to nie znaczy, że tu moja gra się kończy. Bo wyjebał mi grę. Będę zapraszał Was do następnych moich zakończeń. Cześć.